Witam bardzo serdecznie na jubileuszowym 55. spotkaniu z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa w Polsce. 55-lecie honorowego krwiodawstwa uroczyście obchodzono 28 listopada w Teatrze Sztuk. Organizatorem jubileuszu był oddział rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża oraz kluby honorowych dawców krwi, klub HDK imienia dr. Bolesława Spisaka przy oddziale rejonowym PCK, klub HDK przy ZG Sobieski, klub HDK Kolejarz, młodzieżowy klub HDK przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Jaworznie. Podczas uroczystości odśpiewano hymn, były podziękowania, listy gratulacyjne oraz moc życzeń dla zarządu oraz dla wszystkich krwiodawców. Być z wami to naprawdę jest wielka uczta, już samo bycie tu. Ja staram się być tutaj zawsze. Macie po prostu wspaniałych ludzi wśród siebie. No, macie osobę, która, pani, która przoduje w oddawaniu krwi. Wielkie ukłony dla pani. Macie nestorów, ludzi, którzy to honorowe krwiodawstwo i Polski Czerwony Krzyż potrafią szerzyć wyjątkowo, wyjątkowo pięknie. Dziękuję wam za to wszystko w imieniu wszystkich pracowników. W czasie uroczystości zasłużeni honorowi dawcy krwi otrzymali medale i wyróżnienia. Dekoracji dokonała dyrektor Helena Kupka oraz wiceprezes Śląskiego Zarządu Okręgowego PCK Janusz Sacha. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Główny nadaje pani Stefanii Romanowskiej kryształowe serce za wybitne zasługi w rozwoju honorowego krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. W części artystycznej zaprezentowała się młodzież gimnazjum nr 11 w Jaworznie prowadzona przez Ewę Krzywosz oraz Małgorzatę Synowiec Teatru Sztuk. Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, lecz tę niesłowną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Grupa taneczna Impuls z gimnazjum nr 11 ma na swoim koncie zdobycie pierwszego miejsca w aerobiku rekreacyjnym w 2012 roku oraz pierwszego miejsca w aerobiku sportowym w 2013 roku. Swój występ taneczny zaprezentowała również para taneczna Nikola Pułka i Maciej Pabis, która wywalczyła w ubiegłym tygodniu tytuł wicemistrza Okręgu Śląskiego podczas Mistrzostw Śląska w tańcu towarzyskim oraz dzień wcześniej również srebrny medal w Pucharze Okręgu Śląskiego. Na pamiątkę każdy otrzymał mały prezent, pierniczek w kształcie kropelki krwi. Pełna lista odznaczonych osób dostępna jest na portalu jaw.pl.